tak? Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Wyglądasz na doświadczonego pięściarza. A nie jeden ryj się obiło, a co? Pokonałem grubego Anselma. Teraz szukam godnego przeciwnika. Masz coś do grubych? Owszem. Lepiej dla ciebie, żebyś nie był specjalnie przywiązany do zębów, bo właśnie wkurwiłeś dundę! Spokojnie. Najpierw ustalmy stawkę. 75 oreniaków. Ale nie spryciula. O, co się stało? Widzę podwójnie. Wygrałem. Czas się rozliczyć. Bierzcie co chcecie. Dwie nalewki z mandragory, złoty naszyjnik lub 150 orenu. Pieniądze. 150 oreniaków masz. Zabaw się. Wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Jeśli chodzi o kości, to powodzi mi się różnie. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Wierzę. Od razu widać, żeście człek bywały. Nie to, co te ciury tutaj. Zagrać z taką figurą to honor dla mnie. Jestem wiedźminem. Nie boisz się, że rzucę urok na kości? Lepiej przegrać ze światowym człekiem, niż wygrać z byle chłystkiem. Z tutejszymi chreczkosiejami i tak można grać tylko o kapustę. Grywałem drzewiej z myśliwym. Dorzeczny to był kompan, alem go dawno nie widział. Z tego co wiem, myśliwy nie wróci. Po prawdzie to myślę, że się zraził. Lubił grę o duże stawki, a szczęścia w kościach mu brakowało. Szczęścia w miłości też. Skoro tak mówicie... Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś, chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy szpitalu Lebiody. Panie? Mogę rzucić okiem na wasze wyroby? Proszę o wybaczenie, panie, ale sprzedaż tylko dla wiernych i przyjaciół zakonu, a o was nie słyszałem. Bywaj. Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia. Chyba lubisz to, co robisz. Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się, znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Już to zrobiłem. Mam dowód. Doskonale. Oto twoje złoto. Zobacz, jak pięknie rosną. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera. Jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop na schwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku.
Nie boisz się zarazy? Mój ogród cieszy ludzi, którym nie zostało już wiele czasu. Jeśli Melitele zadecyduje, że nastał mój czas, odejdę stąd z radością. Powiedz mi jakąś ciekawą, tajemniczą historię. Chętnie, ale bardzo zgłodniałem. Przynieś mi coś do jedzenia, to pogadamy. Bywaj. No, patrzcie, patrzcie. Ludź do nieludzia przyszedł. Zgaduję, że czegoś potrzebujesz. Nie do końca ludź. Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein, kowal. Po prawdzie to lepszego zaopatrzenia nie znajdziesz w tej dziurze zwanej Wyzimą. Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy ubić interes. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim uczniem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. Powitać zacnego pana. Jesteś pomocnikiem kowala? Ano jestem, sklep prowadzę i o porządek dbam, czego wam trzeba. Pokaż mi wasze wyroby. Pan Ciwaj mówił, żeście równe chłopisko. To nie widzę przeszkód, co by interesi gubić. Oto towar. O co chodzi, Wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem na bagnach Archespora. Co to do licha, że też takie szkaractwa łażą po świecie. Oto 400 orenów nagrody. Dużo macie problemów w mieście? Bandyci, potwory, plaga. No i ty. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Krasnoludzkich kobiet? Bardzo śmieszne. Zmiataj stąd, niedługo przygotuję odpowiedź i będziesz mógł ją zanieść elfowi. Pieniędzy? W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję odpowiedź dla jej wina. Gdybyś był łaskaw wpaść później, będziesz ją mógł odebrać. Zgoda. Nie licz, że cię wynagrodzę. Jej win na pewno ci coś obiecał. Przepraszam, zamyśliłem się. Pracował dla ciebie Wiedźmin Berengar. Ach, miałem nadzieję, że się nie dowiesz. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Prawda jest taka. Wynająłem go, by zbadał tajemnicę wieży na bagnach. Nie chciałem cię niepotrzebnie straszyć. Wciąż mam plany odnośnie tej wieży. Wynająłeś go, a on zniknął bez śladu. Nie mów, że nic o tym nie wiesz. Właśnie dlatego chcę, abyś ty rozwiązał zagadkę wieży. Może przy okazji dowiesz się, co przytrafiło się Berengarowi. Czyli nie wiesz, co się z nim stało? Nie tylko ja pożądam ukrytej tam wiedzy. Moi konkurenci mogli uderzyć w Berengara. On się czegoś obawiał. Zostawił w depozycie księgę. Proszę, oddasz mu, gdy go spotkasz. Do tego czasu możesz z niej korzystać. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Zebrałem nowe informacje o wieży. No mów, szybko! Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 pozostałych. Tak! W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko. To będzie przełom. Obalę teorię zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu. Zniszczę ich! Zniszczę! Zmiażdżę!
Kalkstein, zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi, rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. Pyszne. Ciekawe, jak człowiek może zgłodnieć przy pracy. Dziękuję, Wiedźminie. Miałeś mi coś opowiedzieć. Podczas wojny służyłem jako najemnik pod rozkazami samej słodkiej trzpiotki. Musiałeś słyszeć. Co to była za wojowniczka? Co za baba? Kobieta z charakterem, rozumiem. Żebyś wiedział. Każdemu dawaliśmy radę. Zjeździłem pół świata z kompanią najemniczą słodkiej trzpiotki. Byliśmy nawet w Zerikanii. To rzeczywiście szmat drogi. To było piekło. Gorąco jak w piecu i mokro jak w łaźni. Masakrowaliśmy tubylców, a nas masakrowała sama Zerikania. Wiesz, żyją tam takie muchy, które w nocy włażą ci do nosa i składają jajeczka w zatokach. Później larwy wyżerają ci mózg i wyłażą oczami jako dojrzałe muchy. Coś strasznego. Wielu naszych umarło w ten sposób. Poza tym były choroby, jadowite pająki, węże i wiele innych okropieństw, których nie potrafię nawet nazwać. Widziałem nawet konia w paski. W każdym razie, po prawie 8 miesiącach walki z dżunglą, musieliśmy się wycofać. Nie da się wygrać wojny, jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć przeciwnika. To jedyna klęska na koncie słodkiej trzpiotki. Dzięki za ciekawą historię. Zobacz, jak pięknie rosną. Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Mów szybko, bo nie mam czasu. Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych dobić. Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Co najmniej 5 pędów. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. To drobiazg. Wręcz przeciwnie. Dla mnie to bardzo ważne. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, daj mi znać. Gdzie mieszkasz? Na stacji, w północno-wschodniej części Wyzimy, przy bramie. Znajdę bez problemu? Przed domem jest placyk z rzeźbą Eskulapa. Przyjdź przed zachodem słońca. Mów szybko, bo nie mam czasu. Mam sprawę. Naprawdę nie może poczekać do wieczora? W zasadzie. Przyjdź do mnie do domu. Szpital to nie miejsce do załatwiania prywatnych spraw. Do zobaczenia. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Przygotowałeś odpowiedź dla Iwina? Tak, oto pismo. Elf na pewno cię wynagrodzi. Zobaczymy. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie Baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javed mógł go zastraszyć. Lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powęszę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem miej baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesadź, to gwałtowny gość. Przesłuchałem kapitana straży. Wnioski? Moim zdaniem jest niewinny.
To niespodzianka. Nie dałeś sobie zamydlić oczu? Nie martw się o mój wzrok, ani o zdolność do dedukcji. To nie Vincent. No dobrze, skreślam go z listy podejrzanych, ale czynię to niechętnie. Jestem pewien, że coś przede mną ukrywa. Zajmę się tym w wolnym czasie. Musimy się zająć pozostałymi tropami. Witam, szanownego pana. Witaj. Kim jesteś? Jestem Pucybutem. Jeśli chcecie się pozbyć tego świństwa z butów, zapraszam. Moje honorarium to 2 oreny. Pierwszy raz w zimie? Można tak powiedzieć. Opowiedz mi o mieście. Mamy kilka żywotnych problemów. W mieście obowiązuje kwarantanna z powodu zarazy. Po lasach i bagnach biegają wiewiórki i tłuką się z zakonnikami. Potwory mnożą się na potęgę. Mamy też sporo zwykłych i kilku nietypowych bandytów. Ogólnie rzecz biorąc, jak to mawiał pewien bard, zima przypomina bordel ogarnięty pożarem. Powiedz więcej o zarazie. Z powodu zarazy król zarządził kwarantannę. Notabene piekielnie uciążliwą dla kupców. Zaraza opanowała starą Wyzimę, która jest zamknięta i pilnie strzeżona. Niestety zdarzają się też przypadki zachorowań w naszej dzielnicy. Znajdziesz tych nieszczęśników w szpitalu Lebiody. Interesują mnie nietypowi bandyci. Sprawa jest podejrzana. Ich poczynania mają charakter zachowań służb specjalnych. Jednakże z pewnością nie są powiązani z wywiadem temerskim. Działają brutalnie i skutecznie, głównie pod osłoną nocy. Nie wiadomo, jaki mają cel. Rozwiń temat wiewiórek i zakonu. Skojatel prowadzą partyzancką walkę w lasach otaczających miasto. Miejsce dawnych oddziałów specjalnych zajął zakon płonącej róży. Nie jestem przekonany o jego skuteczności. Ponadto w mieście narastają nastroje antynieludzkie. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby zobaczyć, że coś wisi w powietrzu. Coś złego. Szukam zleceń dla Wiedźmina. Nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem pracy. Popytaj kupców. Słyszałem, że na cmentarzu też są problemy. W kanałach, jak widzę, już byłeś. A tu warto zobaczyć. Mamy kupców, alchemika, duży szpital. Co kto lubi? Mnie się wysławiasz jak na Pucybuta. Każdy ma jakąś tajemną historię. Ale moja nie jest ani ciekawa, ani warta opowiedzenia. Zajmę się butami i już nie zanudzam. Diabli nadali. Nieźle się z tobą, kurwa, piję. Nie powinienem, ale pokażę ci coś ciekawego. Trafiłem na taką książkę. Historię tajnych służb redańskich. Wszyscy sądzili, że cholerny dokument przepadł bez śladu. Za 2 oreny wyczyszczę buty szanownego pana. A więc wiesz, kim jestem? Myślałem, że ten dokument przepadł bez śladu. Jak ci mam dziękować?
Jedyne, co mam cennego, to sygnet proroka Lebiody. Starzy ludzie czują do niego duży szacunek. Dzięki ci, Geralt. Uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie. Jesteś już bezpieczny. Nie. Jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Witaj, nieznajomy. Witaj. Słyszałam, że Rivią rządzi królowa. Mądra i silna niewiasta. Kiedyś była piękna, ale została ranna na wojnie. Teraz jej lico szpecą blizny i nie ma połowy zębów. Jesteś doskonale poinformowana. Nowoczesna kobieta musi się orientować w świecie. Niewątpliwie. Co chciałbyś wiedzieć, nieznajomy? Słyszałaś coś ciekawego o ostatnich wydarzeniach w dzielnicy Nieludzi? To nie są sprawy dla uczciwej kobiety. Wiesz, że do miasta przybył wiedźmin? Tak słyszałam. Mówią, że to sam Biały Wilk. Znany uwodziciel, podobno na czarodziejki strasznie łasy. Tego co wiem, nie ma też nic przeciwko kobietom, które nie władają magią. Skąd wiesz? Znamy się dość dobrze. Ten wiedźmin jest zupełnie normalnym. Sugerujesz, że rozpowiadam fałszywe plotki? Chcę tylko powiedzieć, że... Ja nigdy nie kłamię, nigdy! Geralt z Rivii. Zrozumiałeś, dziadygo? To ja. Co? Jak to? Oszukałeś mnie. Nienawidzę cię, żeby tak potraktować uczciwą kobietę. Zejdź mi z oczu. Masz rację. Jak go znam, nie przepuści żadnej czarodziejce, co się rusza i na drzewo nie ucieka. No właśnie. Może trochę grubiańsko, ale dobrze to ująłeś. Wróćmy do naszej rozmowy, żebym mogła pochwalić cię przyjaciółkom. Jakiś ciuszek? Dobry pomysł. To bardzo śliczne, wiedźminie. Cieszę się, że ci się podoba. A teraz chciałabym poznać całą prawdę o Białym Wilku. Chodź ze mną. Tak? Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich. Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami? Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą, czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać? Mam sprzedać Tiperat? Przywiązałem się do tego kamyka. Oferuję dobrą cenę. Powiedzmy 500 orenów. Nie myślałem o aż tak dobrej cenie. Ale niech będzie. Noszę Tiperat jako amulet. Możemy dokonać transakcji od razu. Mam 500 orenów i mogę zapłacić za sefirę. Oddaję ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to ważne w moim fachu. Sefira jest twoja. Podejrzewam, że coś wiesz o Salamandrze. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, wiedźminie. Zobaczymy. Jeszcze jakieś pytania? Musimy porozmawiać o twoich interesach z Salamandrą. Wiem, że zapłaciłeś za uwolnienie magistra. Śmieszne. Sugerujesz, że zatrudniłbym przestępcę? Czemu nie? I miałbym to zrobić na tyle nieporadnie, żeby tropy wskazywały na mnie? Nie żartuj, a teraz zostaw mnie w spokoju. Wierzę ci. Mam do dyspozycji tylko poszlaki, więc na razie nie będę drążył tego tematu. Mądrze, wiedźminie, powinieneś częściej polegać na przeczuciach. Był tu wcześniej inny wiedźmin, Berengar? O, był.
o różne rzeczy pytał, o te nuty, alchemię i koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. Białowłosy. Tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein, twierdzi, że wiesz coś o magu, zwierzę i strażniku. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. A tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej, bo to zła kobieta była. Mag na własne nieszczęście zakochał się. Spełniał każde jej życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął. A wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. No i? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre oszczędzone przez czas można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę, weź ją, mnie nie jest już potrzebna. A, Wiedźmin. Widzę, że nie próżnowałeś. Obóz szkoleniowy? Aby skutecznie prowadzić walkę, musimy trenować. Naprawdę myślisz, że ta garstka może cokolwiek zwojować? Czy garstka kamieni może zmienić się w potężną lawinę? Czy miasto może spłonąć od pojedynczej iskry? Obaj znamy odpowiedź. Cóż. Tak? Mam odpowiedź Vivaldiego. Skoro wysłał wiadomość, ma dla mnie słowa, a nie pieniądze. Przypuszczałem, że tak będzie. Czyli przyszedłem niepotrzebnie? Wręcz przeciwnie, Wiedźminie. Vivaldi nie chce lub nie może nam pomóc. To bardzo istotna informacja. Wspomniał coś o przyczynach swojej decyzji? Vivaldi jest bankrutem. Interesujące. Bank ma się dobrze, a Vivaldi jest bankrutem. Dziękuję, Geralt. Właśnie wpadłem na pewien pomysł. To obóz treningowy. Do czego się szykujecie? Nie jesteś głupi. Jeśli się zastanowisz, znajdziesz odpowiedź. Chcecie wywołać powstanie przeciw ludziom? Nie boisz się, że o wszystkim doniosę? Poprawka. Chcemy wygrać wojnę z ludźmi, a nie tylko wywołać powstanie. I nie boję się, że doniesiesz. Po pierwsze, jesteś odmieńcem i ludzie nie potraktują cię poważnie. A po drugie, przygotowania do wojny są w tak zaawansowanym stadium, że nic nie może nas powstrzymać. Wkrótce Wyzima zapłonie. Mam nadzieję, że będę wtedy daleko stąd. Znając twoją skłonność do wikłania się w awantury, jestem pewien, że spotkamy się w ogniu walki. Jestem tylko ciekaw, po której stronie staniesz. Po swojej własnej. Jesteś naiwny jak dziecko. W czasie wojny niemożliwe jest pozostać neutralnym. Przekonasz się o tym. Pożyjemy, zobaczymy. Tak? Masz dla mnie jakieś zadanie? Udowodniłeś, że potrafisz sprawnie poruszać się po bagnach i wyświadczyłeś nam przysługę. Teraz chcę cię poprosić o drugą. Słucham. Podobno w okolicy pojawili się rycerze zakonu Płonącej Róży.
Ci mordercy nienawidzą nieludzi i wcześniej czy później przyjdą, żeby nas zabić. Co ja mam z tym wspólnego? Przeprowadź moje komando na cmentarzysko golemów. Będzie tam czekał Hafkaren z transportem broni. Musimy się przygotować do walki z Dwan. A gdyby wystąpiły komplikacje, oczekuję, że będziesz walczył, że nie dopuścisz do rozbicia komanda. Nie jestem pewien, czy chcę mieć z tobą do czynienia. Może jeszcze wrócę. Te olbrzymy wyglądają, jakby zastygły nagle w trakcie wykonywania jakiejś pracy. To musiało stać się dawno temu. Geralt? Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód na zabicie 10 utopców? Oto ich języki. Poczekaj, tylko zapiszę. 10 utopców. Dobrze. Proszę, twoje złoto. Proszę cię. Naprawdę potrzebujemy pomocy. Zaczekajcie tu. Rozejrzę się. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik Al-Guli? Tak. 3 świeże dawki. Wspaniale! Weź to złoto jako nagrodę. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Pokaż tę kartę. To ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji, ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Nie słyszałem o Hermanie Szalonym. Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu stronnictwo dokonało przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia, ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę natury. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Przepraszam, zamyśliłem się. Co za czasy! Nadchodzi kres! To, że tacy jak ty po ziemi chodzą, to jawny tego dowód! Ty tylko się nie obrażaj, to nic osobistego. Do Szani przyszedłem. Białe zimno nadchodzi i czuję to w kościach. Ale co ty o tym możesz wiedzieć, smarkaczu? Nie wiesz, jak to jest, gdy nie ma się czym rozgrzać na starość. Na górę, królewicu, zapraszam na górę. Geralt, trafiłeś do mnie w końcu. Ano, trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. Ta stara żyć mi nie daje. Starzy ludzie już tacy są. To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej... Geralt, musimy pogadać. Jasne. Słucham. W szpitalu była awantura, padły trupy. Chciałem przysłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała później znalazł stróż. Nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Szani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług.
Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Koena. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Shani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaya. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki. Mhm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. Witaj. Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Łeb masz twardy. Ja już mam dość. Szukam pracy. Wiesz, u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel. Pracuję dla Loivardena. Wiesz, tego kupca z Nilfgaardu. Powinien mieć jakieś zlecenie. Dzięki. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Przyjaciołom zawsze... Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym krasnoludem. Nie udawaj. Shani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co my tu mamy? Klinga pokryta srebrem, rdzeń niewątpliwie żelazny. Głownia przystosowana do dwuręcznej walki. Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się ni cholery nie znam. Dzięki. Nie ma sprawy. Bywaj. Co za tyłeczek. Wiem, jak odwdzięczają się księżniczki uwolnione z wieży, ale obiecuję, że nie będziesz rozczarowany. Trzymam cię za słowo. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. Tak? Sądzę, że to ty płacisz za broszę salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi 3 brosze. Wówczas porozmawiamy. Przyniosłem 3 brosze salamandry. Chyba warto ze mną porozmawiać o tej organizacji, prawda? Znakomicie. Ogłosiłem, że płacę 20 orenów za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami.
Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Loivarden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów. A jeśli uda ci się rozpracować Salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twe wysiłki. To nie będzie łatwe. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Moje śledztwo przyniosło efekty. No dobrze, mów. Skoro, jak wskazują dowody, nie współpracujesz z Salamandrą, to kim jesteś? Skromnym kupcem. Pozwól mi wyrazić swoją wdzięczność w gotówce. Nie mydl mi oczu. Widzisz ten symbol? To znak organizacji, której jestem członkiem. My też polujemy na Salamandry. Dowiedzieliście się czegoś? O tak, Salamandry grają o wielką stawkę. To sprawa polityczna. Coś ci powiem. U naszych sąsiadów w Redanii szykuje się jakaś grubsza afera. To bardzo tajne informacje. Król Foltest, Loża Czarodziejek i ja pilnie obserwujemy północną granicę. Jaki to ma związek z Salamandrą? Azar Javed wysłał specjalny oddział na północ. Moi ludzie ich widzieli. Czekają na coś. On też wie, że coś wisi w powietrzu i przygotowuje się. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. O, klient. Jaka ma być? Sosnowa, dębowa? Może jakiś cieszący oko kurhanik albo cała krypta? No niech spojrzę. Z pięć łokci trzeba liczyć na szerokość. Nie chcę trumny. Rodziny nie mam, a sam też się na tamten świat nie wybieram. No, po prawdzie dobry to argument. Ale może jednak ubijemy razem interes. Jaki znów interes? O spółce żem myślał. Mieczyska na plecach masz ogromne. Pewno nie raz kogoś po łbie przejedziesz. Pomysł jest prosty. Jak tylko kogoś ducha pozbawisz, to dasz mi cynk. Ja trumienkę pyknę, złotko wpadnie, a i tobie coś odpalę. Jesteś chory. Nie chory, tylko obrotny. Praca jak praca. Dość żartów. Pogadajmy o czymś innym. O co chodzi? Trzeba wam czego? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu! Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc. Po prawdzie, to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Dawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Przyniosłem 6 garnków psiego sadła. Rozmnożyły się te kundle ostatnio. A sadło przyda się do konserwowania drewna na trumny. Oto twoja zapłata. Dlaczego cmentarz jest zamknięty? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołów wyłażą. Uważaj za tobą!
Żartowałem tylko. Nie ma co się bać, za dnia nie łażą. Po prawdzie ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Nawet tutaj wieczorami nie jest bezpiecznie. W końcu wyznaczą jakąś nagrodę, ale na razie nikt się tym nie interesuje. Powiedz mi o czymś innym. O co chodzi? O co chodzi, Wiedźminie? Załatwisz mi wejściówkę na cmentarz? Nie ma problemu. Może przy okazji trochę go oczyścisz. Jest tam ostatnio niebezpiecznie. Zobaczymy, co da się zrobić. Witaj, Geralt. Shani. Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Do zobaczenia. Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Maisa. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Robisz czasami sekcję zwłok? A po co? Dziury w brzuchu to porachunki mafijne. Urwana głowa to wilkołak albo inna cholera. A spazmy i czarny język to trucizna. W pierwszym przypadku przyciskamy baraninę. W drugim sprawę przekazujemy zakonowi albo wynajmujemy wiedźmina. W trzecim to w 90% przypadków żona. Sekcje to strata czasu. Biedna ja, nieszczęśliwa. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Jak to nawiedza? W łożnicy? Mąż nieboszczyk mnie prześladuje. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nie daje. Ale co najgorsze... Słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głupoty o mnie wykrzykuje, oczernia, opinię psuje. Boję się, co ludzie powiedzą. Pewnikiem już mnie obgadują. Błagam, zrób z nim porządek. Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. 200? Dużo strasznie. Co za świat, co za ludzie. Na cudzym nieszczęściu zarabiać. No, moja strata. Załatw to, a zapłacę. Powiedz, gdzie cię znajdę, żeby odebrać należność. Tutaj. Będę tu czekać codziennie w południe. Trochę to kłopotliwe. Dlaczego nie mogę odebrać nagrody o dowolnej porze? Zwariowałeś? Nie dość, że mąż nieboszczyk lata po ulicach, oszczerstwa wykrzykuje i psuje mi opinię, to mam jeszcze pokazywać się w towarzystwie odmieńca z mieczami na plecach? Powiedziałam, gdzie mnie znajdziesz. Bywaj. Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna. Obrażenia, ciało, uszkodzone w znacznym stopniu. Stopień dehydracji tkanek. Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej, to kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne.
Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska, ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Coś mi tu nie gra. Wszystko idzie zbyt łatwo. No cóż, widać czasem życie jest proste. Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok? Najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki. To zawsze ostatnia deska ratunku koronera. Otwieramy czaszkę. Przepraszam. Co to za świństwo? Larwy z rykańskiej muchy CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No dobrze. Skąd się wzięły w jego mózgu? Taki cykl rozwojowy. Gdybyśmy byli w Zerrikanii, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuję, jesteśmy w Temerii. Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, facet musiałby je wciągnąć nosem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Albo z fistechem. Geralt, Denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. Raymond. No to mamy problem. Sypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Masz rację. Chociaż od pewnego czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. Poza tym Zerrikania... Z Zerrikanii pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. To musi być Azar. Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. Dziękuję, Shani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany. Jeszcze ktoś zobaczy nas razem. Rozwiązałem problem z twoim mężem. A gdzie dowód? Skąd mam wiedzieć, że prawdę mówisz? Dowód? Jaki dowód? Przecież nie było o tym mowy. Czekam na zapłatę. Ostatni grosz chcesz mi odebrać? Ciszej. Przecież nie chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło! Bierz pieniądze i niech cię nie widzę! Mam przepustkę od kapitana Majsa. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista, przywódca Salamandry. Zgubiłeś? Kto tu mieszka? Ale niewychowany, nie? Mogę spytać inaczej. Patrzcie go, jaki hardy. To dom Baraniny, a my to jego ochrona. Nie mówił, że przyjdzie tu mutant, więc zwijaj się stąd. Czego chcesz, biały wilku? Rozgryzłem Salamandrę.
Chcesz posłuchać? Słucham. Komuś bardzo zależało, żebym myślał, że wspierasz Salamandrę. A ja myślałem, że to oni cię na mnie nasłali. To interesujące, co mówisz. Chcą wysadzić mnie z siodła. Próbowali mnie otruć. Wysłali też kilku zamaskowanych pedałów z mieczykami. Ale to za mało na wujka baraniny. Myślałem, że jesteś kolejny. Wiem, że walczysz z Salamandrą. Też na nich poluję. Javed chce przejąć mój interes. Postanowił zacząć od dziewczynek. Wiesz dlaczego? Chociaż dawno temu opuścił Zerikanię i szkolił się na maga, w głębi duszy pozostał pieprzonym dzikusem. Teraz rozumiesz? Nie bardzo. Kieruje się instynktem. Myśli swoim wielkim czarnym kutasem. Do tego ma dość szczególne upodobania. Kręci go ogień. Dziewczynki boją się jak jasna cholera, a wierz mi, byle co nie jest w stanie ich przestraszyć. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Rozpracowałem Javeda. Dobrze. Niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z magiem. Pogadam z Kalksteinem. Może wymyśli coś pożytecznego. Aha. Dobra robota, wilku. Bywaj. Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksteina. Nie wiem, co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. O co chodzi? Trzeba wam czego? Potrafiłbyś zrobić dla mnie odgromnik? Długi, metalowy... Wiem, co to odgromnik. W Mahakamie używaliśmy piorunochronów, w czasach, kiedy wy, ludzie, modliliście się do burzy. Zresztą do dzisiaj nie wiecie nic o piorunochronach. Dasz radę wykonać dla mnie piorunochron? Próbujesz mnie obrazić? Czy po prostu gadasz dla samego gadania? Zrobię go za 50 orenów. Zgoda. Przyjdź później. Przyszedłem po piorunochron. Już gotowy. Jest twój za 50 orenów. Proszę, 50 orenów. Tak jak się umawialiśmy. A, witaj, złociutki. Zapraszam na górę. Tak? Może ci w czymś pomóc. W zasadzie... Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż... Od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych? Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy, nie chcę go gościć byle czym. Czego potrzebujesz? Dla Jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. Zobaczę, co da się zrobić. Przyniosłem alkohole. Doskonale! Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Do zobaczenia na imprezie.